Przez 50 lat we wiosce Barwankala nie odbył się ani jeden ślub. Wow, 121 to największa liczba nieżonatych mężczyzn w całym stanie Bihar w Indiach. Ale tak zwana wioska kawalerów wcale nie była rajem dla singli, którzy cieszyli się samotnością z własnego wyboru. O nie, wyjaśnienie sięga o wiele głębiej. Nikt nie przyjeżdżał do tej małej miejscowości, ponieważ była po prostu odcięta od reszty świata. Przez długi czas mieszkańcy nie mieli dostępu do prądu, wody, sieci telefonicznej, ani jakiegokolwiek ośrodka medycznego. Mało tego, nie było tam nawet żadnej drogi. Jeśli ktoś chciał udać się do najbliższego miasta, oddalonego o prawie 50 km, czekała go 4-godzinna wędrówka przez kręte wzgórza i gęstą dżunglę. Miejsce, które praktycznie nie ma połączenia ze światem zewnętrznym i do którego tak trudno się dostać, oczywiście nie przyciągało odwiedzających, nie mówiąc już o ludziach pragnących się tam pobrać i osiedlić. Mieszkańcy dopominali się nowej drogi, ale nikt nie był w stanie im pomóc. Tymczasem liczba kawalerów w każdym wieku wciąż rosła, aż w końcu nadszedł moment, gdy mężczyźni postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W styczniu 2008 roku zebrała się grupa wieśniaków wyposażonych w dłuta, młotki i łopaty. Jedni odrzucali duże głazy na bok, z kolei inni rozbijali je na kawałeczki, aby ułożyć ścieżkę. Kilka lat później świętowali wybudowanie skromnej, ale użytecznej drogi o długości 6 km. Pojawił się jednak pewien problem. Tereny, na których przebiegała ulica, były częścią rezerwatu dzikiej przyrody, a w takich miejscach jakiekolwiek prace budowlane są oczywiście zabronione. Urząd Leśnictwa zareagował momentalnie. Niemal dekady później, w lutym 2017 roku, miało miejsce historyczne wydarzenie. Będący tuż po ślubie mężczyzna o imieniu Ajay zabrał swoją nową żonę do domu. Traktory i motocykle towarzyszyły parze młodej przez ponad 100 km. Następnego dnia para przybyła do Barwankala, przejeżdżając drogą, którą stworzył Ajay i inni mieszkańcy. Oto historia pierwszego mężczyzny z tej miejscowości, który w trakcie ostatnich 50 lat poślubił kobietę i sprowadził ją na ojczyste tereny. Inny kawaler ze wsi ożenił się w 2012 roku, ale ponieważ nie było wtedy jeszcze drogi, para do marca 2017 roku mieszkała w domu żony. Gdy trasę oddano do użytku, małżeństwo załadowało swoje rzeczy na traktor i przeprowadziło się w rodzinne strony mężczyzny. W Indiach jest jeszcze jedna tajemnicza wioska – Kodini. Cechuje ją jeden z najwyższych wskaźników urodzeń bliźniąt na świecie. I to pomimo, że miejscowość liczy sobie tylko 2000 gospodarstw domowych. Ten medyczny ewenement trwa od jakichś 70 lat, a naukowcy wciąż próbują poznać przyczynę. Niektórzy twierdzą, że to wina zanieczyszczonej wody, ale inni podważają tę teorię. Noworodki są bowiem całkowicie zdrowe. W 2008 roku pewien lekarz przeprowadził w Kodini badanie. Odnotował, że we wsi są 264 pary bliźniąt. Obecnie liczba ta wynosi aż 450. Doktor również sądził, że tamtejsze powietrze, woda lub ziemia musi zawierać jakiś niecodzienny składnik lub substancję chemiczną. O dziwo jednak wiele kobiet, które opuściły wioskę, wciąż rodziło bliźnięta, czyli pierwsza hipoteza naukowca okazała się błędna. Sekret tkwi zatem w ludziach, a nie w środowisku. Tylko jaki to sekret? Po dziś dzień genetycy z całego świata badają bliźnięta, aby zrozumieć, dlaczego w jednym miejscu rodzi się ich aż tyle. Tajemnica wciąż pozostaje nierozwiązana. Podobną osobliwość zaobserwowano także w dwóch innych wioskach w zupełnie różnych częściach świata. Pierwszy przypadek dotyczył Nigerii, natomiast drugi – Brazylii. W rosnącej na terenach Afryki Zachodniej roślinie zwanej pochrzynem znaleziono substancję chemiczną, która mogła spowodować wzrost liczby bliźniaczych narodzin. Kontynuujmy. Hivre Bazar to najbogatsza wieś w całych Indiach. W 2015 roku mieszkało tam 235 rodzin, a aż 60 z nich cieszyło się statusem milionerów. Co ciekawe, kilka lat wcześniej miejscowość zmagała się z dotkliwą suszą. W konsekwencji lokalna gospodarka gwałtownie podupadła, a ponad 90% mieszkańców wyjechało. Wówczas zarządzania nad wioską podjęła się jedyna wykształcona osoba. Mężczyzna zainspirowany pomysłowością mieszkańców innej indyjskiej miejscowości wcielił w życie programy zbierania deszczówki i ochrony wody.
Ludzie budowali tamy i wały, tworząc spektakularny system nawadniania. Poziom wód gruntowych się podniósł, a wioska zaczęła kwitnąć. Lokalne życie diametralnie się zmieniło, a ci, którzy niegdyś wyjechali do miast, zaczęli wracać w swoje ojczyste strony. Liczba rodzin wzrosła z 90 do 235, a mieszkańcy wioski, zamiast zatrudniać pracowników, stawiają na bliską współpracę i zajmują się farmami swoimi i swoich sąsiadów. Kolejnym intrygującym punktem na mapie Indii jest Punsari, wieś w stanie Gujarat, o populacji wynoszącej 6 tysięcy mieszkańców. Nazywa się ją modelową wioską, ponieważ ma niemal wszystkie udogodnienia charakterystyczne dla dużego miasta. Urzędnicy badają i przyglądają się jej rozwojowi, aby stworzyć podobne miejscowości w całym kraju. W Punsari ludzie mogą pochwalić się całodobowym i nieprzerwanym dostępem do wody oraz elektryczności, dwoma szkołami podstawowymi, placówką medyczną, ulicznym oświetleniem i systemem kanalizacji. Jest też Wi-Fi, monitoring umieszczony w kluczowych miejscach oraz radiowęzeł, z którego co ciekawe korzysta cała okoliczna populacja, ponieważ w różnych punktach zainstalowano aż 140 głośników. Projekt zmodernizowania tej miejscowości rozpoczął się w 2006 roku. Wieś była wtedy słabo rozwinięta, ludzie nie mieli nawet w domach toalet. W ciągu zaledwie 6 lat stała się prawdziwą perełką. Warto wspomnieć również o najczystszej wiosce w Azji. W 2003 roku tytuł ten otrzymała indyjska wieś Mawlinon. Gdy się tam wejdzie, odnosi się wrażenie, jakby wszystkie śmieci po prostu gdzieś zniknęły. Przed pójściem do szkoły miejscowe dzieciaki biorą do rąk miotły, zamiatają ulice z liści i robią ogólny porządek. Zajmują się również opróżnianiem koszy. Odpady ulegające biodegradacji są poddawane recyklingowi i wykorzystywane jako nawozy. W wiosce mieszkają też ogrodnicy, którzy dbają o to, by rośliny i kwiaty na ścieżkach uprzyjemniały spacery. Nie jest do końca jasne, kiedy rozpoczęła się ta schludna tradycja. Niektórzy twierdzą, że 130 lat temu w wiosce wybuchła epidemia i jedynym sposobem utrzymania jej w ryzach było zachowanie czystości. Inna wieś, w której kreatywność ma się dobrze, to Uplan. 70 lat temu mężczyzna o imieniu Tarsem wyjechał w zagraniczną podróż. Wypłynął z portu w daleki świat, a kiedy wrócił w połowie lat 90. postanowił zbudować gigantyczny statek na dachu swojego rodzinnego domu. Najwidoczniej odczuwał silną nostalgię związaną z niezapomnianymi wojażami. Gdy tylko niezwykły okręt zaczął górować nad całym sąsiedztwem, momentalnie stał się znakiem rozpoznawczym rodziny i domu. Kilka lat później inny mieszkaniec wioski na dachu swojego wielkiego zbiornika wodnego postawił lwa. Co prawda wielu sąsiadów go skrytykowało, ale niektórzy byli wręcz natchnieni. Nowy trend szybko zyskał popularność wśród społeczności Uplan, a niedługo później rozprzestrzenił się też na inne wioski w stanie Pendżab. Ludzie zaczęli używać zbiorników na wodę, żeby dać upust swojej kreatywności. Są takie, które mają kształt samolotu, lotosu, orła, kangura, piłki do nogi, czajnika, czołgu itd. Każda osoba wybiera projekt, który wyraża jej tożsamość. Instaluje się więc zbiorniki pasujące do upodobań i życiowych doświadczeń. Kulturysta montuje na swoim dachu umięśnioną sylwetkę, a podróżnicy dobudowują sobie samoloty i statki. Podobno ktoś postawił kiedyś statuetkę piłkarza, ponieważ chciał zostać zawodowym graczem, ale niestety nigdy tego nie osiągnął. Czy zastanawiacie się już, co wy umieścilibyście na swoim dachu? Ja chyba wybrałbym ciastko. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.